No, dzień dobry widzom. Właśnie teraz jest poranek i było w nocy tak. Psa wypuściliśmy, latał sobie po podwórku i rzucałem mu tam dwa razy takie większe kostki sobie gryzł i po prostu tutaj u Kargula po prostu też pies i szczekał i po prostu o godzinę nie drugiej w nocy przyjechała policja, bo Kargul zadzwonił na policję, że pies i wyszedł Krzysiek i że pies, no wcześniej przyjeżdżała policja, straż miejska i mówiła, że właśnie dlaczego jest, czy wypuszczany jest pies, że trzeba wypuszczać, żeby on sobie po podwórku biegał, ale ogółem sami widzicie, co się dzieje. I ogółem chciałem jeszcze, żeby nie wydzwaniali do Pawła do Warszawy, bo już Krzysiek, jak to Krzysiek właśnie podał numer telefonu i pokazał telefon, jakim on prawem po prostu takim prawem, że nie będzie po prostu ten człowiek mu pomagał, jak on wszystko po prostu wydzwaniał też i do syna, nie do syna i straszył, nie wiadomo czym, po prostu jakim prawem po prostu on wyrywa po prostu, jak to się mówi, te pieniądze. Ktoś ma łaskę jakąś, to może w jakiś sposób pomóc. I właśnie to chciałem wam to powiedzieć. Właśnie będę wczoraj taką komedię i nawet do mnie, ja leżałem, żeby poszedł, rozpalił, bo się paliło i przygasło, a teraz powiedziałem, że o, co węgiel palety, a on mówi, on nic nie ma czasu, ale on ma czas po prostu na jedzenie i na leżenie. To jest najważniejsze jego zajęcie. I ogółem sami widzicie. I ogółem chciałem właśnie pozdrowić was, miłych widzów. Sami widzicie, że ja nie przyklinam, nie krzyczę, normalnie się zachowuję i po prostu ja ogółem mam tutaj dosyć już po prostu słuchania jego głupot. Nie wiadomo, wywyższa się, że on 11, 12 lat temu ktoś zaproponował na ten, że on niby miał trzecie miejsce na startowanie na prezydenta, śmiechowarte. On miał 1%. On, ciekawe, on czym by rządził? Siedziałby na po prostu na fotelu i palcem by pokazywał, co by wszystko robili i żeby te przynosiły sobie dla niego po prostu pyszne jedzenie i by tylko, no to jak prezydent Białegostoku, to ogółem wszyscy mają go dosyć. On po prostu wywyższa się. Ma to niby biuro. Jakie to biuro? W mieszkaniu biuro? On, jak biuro, to trzeba mieć jakiś pokój, łazienkę, wszystko i tam robić, a nie po prostu tylko skargi, nie skargi powypisywać i skarżyć się na ludzi. Jakim on prawem tak szanuje ludzi? To tak nie powinno być po prostu. O, i ludzie, że miał, już nagrywałem, miał, że
To ja nie wiem, jak to z nim ta rodzina wytrzymywała. To się nie da. I o, właśnie chciałem, bo dzwoniłem wczoraj, chciałem właśnie i to kuzyna, to chciałem właśnie pozdrowić Jacka, to z mojej rodziny. I po prostu, o, poszedł te paletę, a wczoraj powiedział, no, nie ma na nic czasu. Nie ma drzewa do palenia, a węgiel jest, wszystko. I po prostu wali śmieć mi pali, a piec się zawala. Takiego czegoś nie powinno być. Ma paletę o jedna, druga paleta, co wcześniej przywozili węgiel. Podobra paleta jest właśnie do rozpałki. Ale co dla niego wytłumaczysz? Dla niego ciężko wytłumaczyć, bo on jest jak osioł głupi. Niby o, chciał być prezydentem. Jakim on prezydentem? Czego on by, jak mówił, ulicę robi? Zrobił wszystko ulicę. Jakie ulice on robi? Jak on siedzi dupą, wsiądzie i po prostu wypisuje cały te, a gdzie to idzie? I serdecznie, gorąco właśnie wszystkich pozdrawiam, którzy pracują w jakiś sposób, chcą mi pomóc i bardzo serdecznie, gorąco im. I po prostu, o, pokażę, bo otwierałem i dałem. O, właśnie ta paczka. O, sam zjadłem te od kobiety, co dostałem z Krakowa. O, i podzieliłem się z Krzyśkiem. On co kupuje, to on. O. O, chcę pokazać sobie. O, otworzyłem wcześniej, to kilka zjadłem. O, i właśnie chcę dla tej cudownej kobiety, bo napisała, żeby to po prostu. O, tasie mleczko, bardzo pyszne. I dla tej kobiety gorąco dziękuję za to, że to zrobiła, że wysłała. Lubi mnie oglądać. I to nie da się tak, jak codziennie coś nagrywać, jak jedzenie robić, jak to. No to ogółem trzeba mieć zajęcia, a to też jest w jakiś sposób, jak ja gotuję, różne rzeczy robię, coś wypowiadam się, a mówią ludzie, że jestem pasożytem jakimś. No jakim pasożytem? Jak ludzie po prostu wysyłają i mówią, że przetestować, to trzeba właśnie przetestować. I bardzo pyszne to jest. I życzę miłego dnia wam wszystkim.